Trenerze, bardzo gładko dzisiaj przyszło zwycięstwo z NBIT-em, no i już pewne na 100% miejsce w playoffach. Tak. Chcę podziękować swojemu zespołu za tę walkę. Dobrze pracowaliśmy, kiedy była przerwa, to widać. I już po pierwszej połowie swojej już widzieli, jaki wynik będzie w Toruniu. I powiem tak, pierwszą połowę bardzo dobrze zagraliśmy, agresywnie zrobiliśmy bramki дуже. Другу половину просил Хапаков Шатницу, трошки лепі заграли, ще агресивні, пограли для себе. Ну, бенді, що називати ті бранки, які ми втратили ми. А так, задоволеницю заграли ті Хапаки молоді резервові, які в Чечні не грали. А зараз показали, як це, хто може в шоду грати, хто може в стилу грати. Ну, великі медали, і то тішимося. Найважніше, це зробили ж ми ту працю, і та праця ефект подав нам дуже інфекта. І зараз Зеспал, мовлю так, це задоволено своїх же, і та праця, яку ми працювали, і вона показує добру гру. Właśnie, dzisiaj pan zobaczył wszystkich zawodników ze swojego szerokiego składu. Ich chyba dyspozycja w playoffach będzie bardzo ważna dla dobrego wyniku w walce o brąz. No tak, tak. Już dobrze, co my, że już na czwartym miejscu. Mogę podać w Głogowie, że już kilkam zawodnikom młodym, co oni cały czas pograli i myślę, co będzie dobrze, a tam przed nami jeszcze puchar i to bardzo, bardzo dobrze, co my cały czas będzie grze. Myślę, co będzie dobrze walka z Szczecinem. No, nic nie stało, co my będziemy przegrywać 1-0 przed nimi. No, myślę, co będzie wszystko dobrze i zdobyłem zwycięstwo, a tam zobaczymy, co jak. Witali, mecz się ułożył dla was idealnie. Od samego początku prowadziliście i do końca zdominowaliście ten mecz. Chyba byście chcieli, żeby tak każdy wyglądał w waszym wykonaniu. Tak, dzisiaj wszystko dobrze układało się na naszą stronę. Od razu strzelili dwie szybkie bramki. To, co sobie założyli w szatni, jakby nawet to, co założyli w ciągu 2-3 tygodni, co przygotowali do tego najważniejszego meczu. Dobrze znamy już, że Toruń trochę ostupił się i my już na czwartym miejscu, więcej nie skoczymy dalej, ale można powiedzieć tak, że złapali lekki oddech na ten jeden mecz, ale nie ma nawet spuszczać, jak to mówi, ręki na dół, bo znowu będę, powiem tak, ciężkie mecze w play-offy, także czekamy na nich teraz, będę przygotował się. No właśnie, z kim byście chcieli się najbardziej spotkać w play-offach? Ze Szczecinem, z Duńską Wolą czy Bielsko-Białą? Ja myślę, że najlepsze dla nas, bez różnicy, i wszyscy zespoły jest mocny, także, ale myślę, że raczej na tak 70% to będę Szczecin. Także tak ja uważam. Nie wiem, jak to ułożyć ten mecz w poniedziałek, no ale myślę, że rekord nie odpuszczę tego. Tak, trenerze, dzisiaj bardzo niekorzystny wynik w Chojnicach. Widać chyba było braki i Łukasza Groszaka, i Przemysława Dowódzkiego. Na pewno tak. Już od dłuższego czasu borykam się z ogromnymi problemami kadrowymi. Nie mam 4 podstawowych zawodników do dyspozycji, do tego doszła absencja Łukasza Groszaka. Dzisiaj było go okiem widać, ile ten zawodnik znaczy dla tej drużyny. No właśnie, przegrany mecz, no ale pewne 6 miejsce w tabeli, to dla Beniaminka chyba bardzo dobry wynik po tak ciężkim sezonie. Generalnie tak, no cały sezon jakbyśmy podsumowali, to 6 miejsce to jest lokata, na którą na tą chwilę uważam jest nas stać. I tą lokatę mamy. Dzisiaj 11-4, no taki mecz dla nas, no bez historii powiedzmy, bo przyjechaliśmy, ale nie wierzyliśmy, że możemy wygrać. No i skończyło się wysoko, ale tak jak mówię, z przekrojącego sezonu, wyłączając ten mecz, jeszcze z 2, które też sromotnie przegraliśmy, to uważam, że możemy być z tego 6 miejsca zadowoleni. Przed wami ostatni mecz. Właściwie dla was już o nic, ale wasz rywal na pewno będzie walczył o kolejne punkty, niezależnie który to będzie zespół na dobrą sprawę. Czy będziecie chcieli komuś pomóc, czy raczej będziecie do końca walczyli o to, żeby jeszcze na własnej hali udowodnić to 6 miejsce? Znaczy komuś pomóc? Musimy sobie przede wszystkim pomóc. To nie możemy tutaj tego rozpatrywać, że będziemy komuś pomagali. Na pewno będziemy grali u siebie, na pewno już wróci Przemek Dowódzki do grania. Będziemy mieli tydzień, żeby się zebrać do kupy, jak to się mówi, no i będziemy chcieli wygrać. Czy to komuś pomoże, czy zaszkodzi, nie nasz problem. No, my musimy patrzeć, tak jak mówię, na siebie i za tydzień gramy o 3 punkty. Łukasz, za wami ciężki mecz, rezultat niekorzystny, no chyba smutno będzie wracać teraz do Gliwic. Tak, na pewno przejechaliśmy całą Polskę.
praktycznie na boisko dzisiaj żeśmy nie wyszli. Byliśmy dzisiaj jacyś, nie wiem, zamroczeni. Przyjechaliśmy 40 minut przed meczem. Dzisiaj mojej drużyny nie poznawałem, po prostu takie błędy, jakie popełnialiśmy, to nie wiem, czy przez całą rundę żeśmy tyle dali rywalom bramek strzelić. 11 chyba jeszcze w życiu nie przegrałem, także to jest moja taka może najbardziej dosliwa porażka. Nic, trzeba, został nam ostatni mecz, trzeba go wygrać, trzeba zmazać tą plamę z tych Chojnic. Najgorsze teraz, że musimy znowu wracać całą Polskę do domu. Chyba dzisiaj drużyna pokazała, że najbardziej brakuje Łukasza Groszaka. To jest taki element, który daje dużo do waszej ekipy. Tak, no Łukasz pokazał tą rundą już całym sezonem, że naprawdę jest w genialnej formie. Parę razy nam już tutaj, tak powiem brzydko, uratował bramkę. Brakło go dzisiaj, no ale dostali dzisiaj szansę nasi drudzy bramkarze. No. Jednak widzą, co to jest ekstraklasa, trzeba pomóc drużynie, no niestety, no nie udało się, no ale muszą się uczyć, także mam nadzieję, że, bo chyba też nie będzie Łukasza za tydzień, także za tydzień pewnie wyjdą do bramki i zamkną i wygramy. Szóste miejsce na końcu sezonu, jakbyś brał w ciemno przed tym sezonem dla MBiTu, to dobry czy zły wynik? Przed sezonem na pewno w ciemno byśmy brali taki wynik, też nie wiedzieliśmy, jak ta nasza mieszanka zaprocentuje w tej lidze, gdzieś... Ale znaczy z drugiej strony po pierwszej rundzie były te apetyty troszkę większe, no w sumie teraz chyba w tej rundzie tylko zdobyli 9 punktów. No co zrobić, to jest taki sezon pierwszy Beniaminka, teraz trzeba, tak jak powiedziałem, wygrać ostatni mecz i się przygotowywać do nowego sezonu i tak jak prezes powiedział, mamy za rok walczyć o mistrza Polski.